Cześć, z tej strony Kamil z portalu Eurowizja.org i witajcie w pierwszym odcinku naszego nowego cyklu Fakty i mity o Eurowizji. Dziś na tapet bierzemy historię konkursu, skąd on w ogóle się wziął i skąd się wzięła w nim Australia. Ale zanim przejdziemy do rzeczy, nie zapomnijcie o kciuku w górze i o subskrypcji naszego kanału. Naprawdę bardzo nas to motywuje do działania i do powstawania kolejnych materiałów takich jak ten. Zaczynamy! Po raz pierwszy europejskie stacje radiowe i telewizyjne rozpoczęły współpracę w 1925 roku, tworząc Międzynarodową Unię Nadawców. Liga Narodów uznała jednak, że technologia rozwija się tak szybko, że nie należy spieszyć się z pracami. Rozwój wydarzeń przerwała II wojna światowa, cały zgromadzony sprzęt trafił do Niemiec i służył działalności szpiegowskiej przeciwko aliantom. Po wojnie reputacja starej organizacji była fatalna, zarzucano jej proniemieckość i trzeba było wynaleźć nowe rozwiązanie. Powstała więc Międzynarodowa Organizacja Nadawców, jednak zbojkotowali ją Brytyjczycy, nie chcąc zgodzić się na współpracę ze Związkiem Radzieckim. Po kilkuletnim sporze kraje zachodnie i Jugosławia utworzyły wraz z BBC Europejską Unię Nadawców, czyli EBU, przyszłą sieć Eurowizji. Państwa wschodnie i Finlandia stworzyły zaś Międzynarodową Organizację Radia i Telewizji, która po dekadzie stanie się Interwizją. EBU początkowo tworzyli nadawcy publiczni z 20 państw, w tym z niebędących w Europie Libanu i Maroka. O członkostwie w organizacji decyduje bowiem położenie w Europejskim Obszarze Nadawczym, definiowanym dla państw członkowskich ONZ. Do strefy wyznaczonej 30 równoleżnikiem i 40 południkiem należą wszystkie państwa europejskie oprócz Kazachstanu, wszystkie inne państwa nad Morzem Śródziemnym od Maroka po Syrię oraz dodatkowo kraje Kaukazu, Arabia Saudyjska, Irak i Jordania. Co więc z Australią? Stacje radiowe i telewizyjne spoza europejskiego obszaru mogą być członkami stowarzyszonymi z EBU. Te kraje na mocy specjalnych zaproszeń biorą udział w wydarzeniach organizacji jako goście specjalni. Właśnie na tej zasadzie Australia startuje w konkursie piosenki Eurowizji, a Kazachstan w jego dziecięcym odpowiedniku. Jak dotąd w konkursie Eurowizji udział wzięły 52 państwa, 45 z Europy, w tym nieistniejące już Jugosławia oraz Serbia i Czarnogóra, jak i 7 państw spoza kontynentu lub na jego obrzeżach. Dokładnie połowa uczestników, 26, ma na koncie przynajmniej jedno zwycięstwo. Europejska Unia Nadawców jeszcze w 1950 roku połączyła transmisję telewizyjną Francji z Wielką Brytanią. Spektakularnym owocem starań była transmisja koronacji Elżbiety II w czerwcu 1953 roku. Wydarzenie obejrzało zgoła 277 milionów widzów na całym świecie. Już rok później cała sieć utworzona przez EBU w zachodniej Europie otrzymała swoją oficjalną nazwę Eurowizja. Jak nie trudno się domyślić, jest to połączenie słów telewizja i Europa, które po raz pierwszy wpadło w brytyjskiej prasie 3 lata wcześniej. W 1955 roku komisja programowa EBU zainteresowała się festiwalem piosenki włoskiej w Sanremo, który odbywał się już od 4 lat. Włosi organizowali też transmitowany przez radio Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Wenecji. Oba widowiska stały się inspiracją dla utworzenia przyszłego konkursu piosenki Eurowizji. Szefem projektu został szwajcarski dziennikarz Marcel Bezenson. Pierwsza edycja Grand Prix Eurowizji dla piosenki europejskiej trafiła do jego kraju, który nie tylko był siedzibą EBU, ale miał też lepszą od Włoch infrastrukturę i leżał bliżej geograficznie pozostałych państw zainteresowanych Eurowizją. W konkursie w Lugano wystartowało ostatecznie 7 państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy Zachodnie, Szwajcaria i Włochy. Z planów udziału zrezygnowały natomiast Austria i Dania, zaś BBC nie wystartowało, ponieważ przygotowywało się do organizacji swojego własnego brytyjskiego festiwalu muzyki popularnej. Zapytacie pewnie, jak bardzo pierwsza Eurowizja różniła się od kolejnych edycji i tego konkursu, który dziś jest w księdze rekordów Guinnessa i wygląda zupełnie inaczej. Otóż pierwsza edycja była diametralnie inna i odbyła się na trudnych do wyobrażenia sobie dziś zasadach. Po pierwsze, konkurs był skierowany przede wszystkim do odbiorców radia, a luksusowy przekaz telewizyjny miał po prostu udowodnić, że sama organizacja takiego wydarzenia na taką skalę ma swój sens i jest możliwa. Każdy nadawca mógł wystawić maksymalnie 2 piosenki i faktycznie wszyscy uczestnicy z takiego prawa skorzystali. Utwory mogły być śpiewane tylko przez solistów i solistki, nie mogąc umownie przekraczać 3,5 minuty długości. Jest to także jedyna edycja Eurowizji, w której nie poznaliśmy pełnych wyników. Każdy kraj reprezentowało 2 jurorów. Przewodniczącym komisji został szwajcarski dyrygent Rolf Liebermann.
Nie wiadomo do tej pory, jaki obowiązywał system głosowania, a dodatkowo na miejscu z niewiadomych przyczyn nie zjawili się jurorzy z Luksemburga. Ku wielkim kontrowersjom głos w ich imieniu mieli posiadać Szwajcarzy, co mogło przesądzić o tym, że wygrała reprezentantka Szwajcarii. Pierwszą zwyciężczynią Eurowizji była Lis Asia w utworze Refrain. Był 24 maja 1956 roku, a reszta to historia. Mam nadzieję, że materiał o ciekawostkach i kulisach Eurowizji Wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej, to nie zapomnijcie o komentowaniu, subskrybowaniu i śledzeniu Eurowizji.org w mediach społecznościowych. Do zobaczenia!